niedziela, 23 luty. Jadę nad małą rzeczkę sprawdzić, czy coś można złowić. Akurat w ten dzień lutego jest ciepło, delikatnie pada. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry, Marta Józek, witam. Witam serdecznie, witam, dzień dobry. Idziemy zobaczyć, co się dzieje nad rzeczką małą. Na chwileczkę. Oczywiście się troszeczkę. Witam Justynę Biesiadę, witam serdecznie, witam, cześć Justynko. Miłej niedzieli, Katarzyna Marzec, cześć. Ja za chwileczkę będę na miejscu, nie mam daleko, ale na piechotę nie chce mi się iść. Pogoda jest taka, jaka jest, ale mam taki duży parasol wędkarski, na delikatnie kropi. Mam nadzieję, że godzinkę sobie posiedzę. Praktycznie na miejscu niedaleko. Pogoda jesienna, tak. Tyle, że ciepło, 8 stopni widziałem, jest. Że da się wytrzymać. Wczoraj było pięknie, słoneczko, cieplutko. Ale dzisiaj się już wszystko zmieniło. Jutro mam ponoć śnieg, deszczem znowu padać. No tak to właśnie jest. Póki co zima jeszcze trwa. Dlatego wszystkiego się można spodziewać. Witam Stefanie Kołaczkowską, witam. Tak, nie ma śniegu, to deszcz potrzebny, ponieważ jest, będzie podobno kiepskie plony, bo jest sucho. Tak przynajmniej zapowiadają, nie ma tego śniegu, nie ma co się roztopić, tak. Cześć, Justyna Buchta, witam Justynka. Akurat dojeżdżam, zaraz będę. Zaraz będę na miejscu, a później... Później jeszcze tu sobie stanę i już później na miejscu, jak będę, to jeszcze sobie odpalę tego live'a i zobaczymy, co tam słychać. Praktycznie już dojechałem, trzeba się rozpakować i iść. Jak już będę na miejscu, to jeszcze uruchomię i zobaczymy. No witam, witam. No jadę na godzinkę, Stefania, na chwileczkę zobaczyć. No dobra, ja na razie kończę, ponieważ muszę się rozpakować i dojść tutaj na miejsce, a później jeszcze włączymy. Na razie, cześć.